Cześć. Więc od jakiegoś czasu masz już sklep internetowy, być może są to tygodnie, być może miesiące, i czujesz narastającą złość, rozczarowanie, a może frustrację, że sklep nie sprzedaje tak, jak to sobie wyobrażałaś bądź wyobrażałeś? No cóż, mam dobrą wiadomość. To wideo jest właśnie dla Ciebie, a po jego obejrzeniu ta sytuacja może zmienić się radykalnie. W tym materiale usłyszysz ważną poradę, która może totalnie odmienić Twoje e-commerce'owe życie. Zapamiętaj ją bardzo dobrze. 3, 2, 1. Zapomnij o tym, że sklep ma sprzedawać. Po prostu wybij to sobie z głowy. Tak długo, jak długo będziesz wierzyć, że to sklep sprzedaje, to tak długo nie dajesz sobie szansy na naprawienie tego stanu rzeczy. No i możesz teraz się zastanawiać, ale o co chodzi? Jak to możliwe, że sklep ma nie sprzedawać? No to po co my te sklepy robimy, skoro miałyby nie sprzedawać? Więc posłuchaj tej porady w pełnym wariancie. Zapomnij o tym, że sklep ma sprzedawać. Pamiętaj o tym, że to klienci mają kupować. Wielu myśli w tym momencie, ale przecież to żadna różnica. To niczego nie zmienia. Przecież wciąż mówimy o tej samej transakcji. Otóż to zmienia wszystko. Dlatego, że to nie sklep ma portfel, to nie sklep ma pieniądze, to nie sklep decyduje o zakupach, tylko klienci. Jeżeli więc chcesz odnosić sukces w swoim e-commerce, to Twoja uwaga powinna przede wszystkim skupiać się na klientach i na powodowaniu, że to oni będą chcieli kupić, a nie, że sklep będzie chciał im sprzedać. Sklep jest po prostu narzędziem, które ma ułatwić im podejmowanie korzystnych dla Ciebie decyzji zakupowych. No i kiedy tak już nauczysz się zmieniać to swoje myślenie, no to bardzo łatwo możemy przejść do diagnozy. Ta diagnoza jest wieloetapowa, dlaczego Twój sklep w chwili obecnej nie sprzedaje. I odwróćmy troszkę to pytanie, zadajmy je nieco inaczej. Dlaczego w tym momencie klienci nie kupują w Twoim sklepie? Kiedy tak zadasz pytanie, okazuje się, że odpowiedź na nie, no, można tej odpowiedzi poszukiwać w wielu innych obszarach. Być może nigdy nie dotarłabyś do nich, tkwiąc cały czas w myśleniu o tym, że to sklep jest w centrum uwagi, a nie klient. Co to znaczy, że klient ma kupić w sklepie? Jak wygląda ten proces? No to weźmy może to od końca, tak? Czyli to znaczy, że miał jakiś towar w Twoim sklepie, przeszedł przez kasę i dokonał płatności, tak? To jest zakup, więc pierwszy etap, tak patrząc od samego dołu, od samego końca tego procesu, no to jest, dlaczego klient nie dokonał płatności. Tutaj będzie warto przeanalizować cały proces obsługi płatności w Twoim sklepie. Inna sprawa, ilu klientów w ogóle doszło do tego etapu? Czy klienci mieli jakiekolwiek produkty w koszyku, że doszli do tego etapu płatności? Więc to też trzeba przeanalizować. Ilu klientów w ogóle oglądało produkty, zanim włożyli je do koszyka? Więc kolejny etap lejka. Tak, bo to wszystko, o czym mówimy, buduje pewien rodzaj lejka. Tak? I im wyżej wychodzimy, tym tych klientów jest więcej. Ile osób w ogóle było w Twoim sklepie i widziało jakiekolwiek produkty? Ile osób, i teraz zaczynają się te ciekawsze elementy, ile osób w ogóle wie o istnieniu Twojego sklepu? Ile osób ma potrzebę, którą Twoje produkty mogą zaspokoić? Także jak widzisz, kiedy myślisz o kliencie, zadajesz nieco inne pytania niż kiedy myślisz o sklepie, ale efekt biznesowy będzie odpowiedni. I teraz po prostu będziemy sobie w tym materiale wideo przechodzić piętro po piętrze, warstwa po warstwie, etap po etapie przez ten lejek marketingowy i zastanawiać się, jak to jest, że klienci na chwilę obecną nie kupują i co możemy zrobić, żeby zaczęli w Twoim sklepie kupować. Więc jak, czujesz sobie gotowość do zmiany myślenia? Zapinamy pasy i jedziemy. Część pierwsza, docieranie do klientów. W marketingu internetowym, marketingu Twojego sklepu jest ważne, żeby docierać nie tylko do osób, które są gotowe tu i teraz dokonać zakupu, ale żeby sprawić, że kiedy potrzeba, którą możesz zaspokoić, pojawi się w umyśle Twojego odbiorcy,
Chodzi o to, żeby wtedy twój sklep był top of mind, żeby był tą pierwszą myślą, o której, która pojawi się w głowie klienta, konsumenta i żeby właśnie do ciebie skierował te pierwsze kroki. I najłatwiej wytłumaczyć to na przykładzie parkingu. Wyobraź sobie, że sprzedajesz opony, komplet zimowych opon i jesteś na ogromnym parkingu przy centrum handlowym. Parking jest zapchany samochodami. Są tam setki samochodów, więc wydawałoby się, że to jest idealnie twój klient docelowy, tak? Właściciele samochodów, kierowcy to są osoby, które z największym prawdopodobieństwem kupią opony. A jednak, kiedy oferujesz te opony osobom wjeżdżającym bądź wyjeżdżającym z parkingu, okazuje się, że prawie nikt nie jest nimi zainteresowany. Mimo że są kierowcami, nie są gotowe tu i teraz do zmiany opon. No bo opony zmieniamy raz na kilka lat, tak jak się zużyje bieżnik. I mimo że na parkingu jest dużo samochodów, to tylko niewielka część ma na tyle zużyty bieżnik, że akurat w danej chwili kierowcy są skłonni do zmiany tego ogumienia. No i wielu przedsiębiorców w tym momencie może się zniechęcić. Ale właśnie w marketingu sklepu chodzi o to, żeby pozostawać w stałym kontakcie z tymi właśnie użytkownikami, potencjalnymi użytkownikami twojego sklepu, konsumentami kupującymi twoje produkty. W tym przykładzie z parkingiem można sobie wyobrazić, że dostarczamy tym kierowcom interesujące treści, wartościowy content, na przykład poradnik, jak spakować auto na wakacje, jak ograniczyć zużycie paliwa, jak jeździć bezpiecznie, jak driftować. Można sobie wyobrazić tutaj mnóstwo porad związanych z prowadzeniem samochodu, z bezpieczną eksploatacją, z techniką jazdy itd., itd. I w ten sposób zachęcasz tych kierowców, żeby zostawili tobie adres kontaktowy i przez cały czas twoja marka może budować sobie autorytet u tych kierowców. I kiedy oni wreszcie dojrzeją do tego, że potrzebują wymiany opon, bo bieżnik zużyje się w odpowiednim stopniu, to wtedy masz szansę, że to właśnie twój sklep i twoja marka będzie pierwszą myślą u takiego kierowcy. Więc mówiąc o tym pierwszym etapie w ogóle budzenia pewnej świadomości, pamiętaj o tym, że w sklepie jest potrzebne po prostu zbudowanie globalnej świadomości i te prace marketingowe, nawet wtedy, kiedy nie doprowadzają one do sprzedaży tu i teraz. To co? Przechodzimy do części drugiej, czyli do analizy ruchu internetowego na stronie. No, zakładamy, że w wyniku wcześniejszych działań marketingowych bądź różnych innych działań, które podejmiesz, masz na stronie już ruch. No to sprawdźmy, czy ten ruch rzeczywiście jest wartościowy i w tym celu potrzebujesz narzędzia do analizowania ruchu na stronie. Istnieje na rynku kilka rozwiązań, ale niewątpliwie najbardziej rozpowszechniony standard to Google Analytics. W tym materiale zakładamy, że Google Analytics masz włączone. W sklepie Stores jest to banalnie proste. Również w PrestaShop czy WooCommerce możesz skorzystać z gotowych wtyczek, które w łatwy sposób umożliwią ci włączenie analityki Google Analytics. W podstawowej wersji, która wystarcza w 90% wypadków małych i średnich firm, usługa jest bezpłatna. No i teraz, jeżeli jeszcze nie wiesz, jak to zrobić, to zapraszamy Cię do innych materiałów na naszym kanale na YouTubie albo na naszym blogu, gdzie wyjaśniamy to dokładniej. Natomiast teraz przejdźmy już do samego panelu Google Analytics. I to właśnie tutaj udowodnię Ci, że chodzi o to, żeby to klienci kupowali, a nie o to, żeby sklep sprzedawał. W Google Analytics jest taki standardowy raport ruchu, który pokazuje sesje użytkowników względem pewnych grup kanałów. To jest taki domyślny widok. No i te grupy kanałów masz po lewej stronie. Direct, Organic Search, Unsigned, Referral, Paid Search i tak dalej. Oczywiście każdy ma tutaj inne kanały, w zależności od tego, skąd pochodzi ruch na jego stronie. Natomiast zwróć uwagę na to, że te kanały zachowują, czy użytkownicy z tych kanałów zachowują się radykalnie różnie, pomimo tego, że trafiają do tego samego serwisu, do tego samego sklepu. Direct to ruch bezpośredni, ci, którzy wpisali w przeglądarkę adres twojej strony,
lub został im podpowiedziany na przykład z historii przeglądarki. Organic Search to ci, którzy szukali w Google jakiegoś słowa kluczowego i po wpisaniu słowa kluczowego wyszukiwarka przygotowała dla nich listę wyników, tak zwany SERP, Search Engine Page Result, i na tej liście twoja strona znalazła się na tyle wysoko i była zaprezentowana w na tyle atrakcyjny sposób, że użytkownik po prostu kliknął, tak. Unassigned, no to są te sesje, co do których Google nie potrafiło przypisać kanału referral, czyli odnośniki z innych stron. Paid search to jest płatny ruch reklamowy, inne sieci reklamowe, wideo, ruch organiczny, social media, ruch organiczny, maile i display, czyli wyświetlane banery reklamowe. No, tych źródeł tutaj może być dosyć dużo. Są one pogrupowane dla tutaj naszej wygody. Możemy sobie ten widok bardziej szczegółowo przedstawiać, ale nie o to chodzi w tym momencie. W tym momencie chciałem Ci pokazać, co mam dokładnie na myśli, mówiąc, że to nie sklep sprzedaje, tylko klienci kupują. Bo spójrz, że średni czas zaangażowania na sesję jest tutaj radykalnie różny w zależności od kanałów. Niektóre angażują bardzo, na przykład 2 minuty 56 sekund, bardzo długi czas zaangażowania, względem zaledwie 30 sekund albo 14 sekund. Także tak to możemy sobie przybliżyć. Tutaj jest tylko 14 sekund, a tutaj jest 2 minuty i 56 sekund. Także widzisz wyraźnie, że mimo że użytkownicy trafiają do tego samego sklepu, to tak naprawdę zachowują się zupełnie różnie. Więc to nie sklep sprzedaje, tylko oni kupują. To użytkownik będzie podejmować tą decyzję zakupową. Ważne jest to, kim jest i w jakim kontekście został do sklepu sprowadzony, przekierowany. Interesująca kolejna kolumna to jest współczynnik zaangażowania. W tej kolumnie masz procent sesji, które działały dobrze, to znaczy w których użytkownik wykonywał jakieś działania na Twojej stronie, pozostał na niej odpowiednio długo, klikał w poszczególne linki, zakładki, a nie było tak, że po prostu wszedł i od razu zamknął. Tak, bo wtedy mówimy o tak zwanym odrzuceniu, po angielsku bounce, i kiedyś w poprzedniej wersji Analytics tą kluczową metryką był bounce rate, czyli współczynnik odrzuceń, a tu jest niejako odwrotność, czyli współczynnik zaangażowania. A więc mamy tutaj procent tych, którzy nie odrzucili strony. No i co się okazuje, że w niektórych kanałach ta liczba jest bardzo mała. Tutaj mamy jakiś kanał, gdzie mamy tylko 13% w tym niezidentyfikowanym kanale unassigned, nieprzypisanym. Natomiast tutaj na przykład w displayu mamy 39%, a bardzo wysokie zaangażowanie mamy w kanale wideo 75%. Czyli jak widać, są znowuż ogromne różnice w zaangażowaniu użytkownika. Czyli to użytkownik dokonuje decyzji. To użytkownik płaci walutą, jaką jest zaangażowanie, zanim zapłaci jeszcze twardą walutą, pieniędzmi, to musi zapłacić zaangażowaniem. I jak widać, tutaj są ogromne różnice względem kanałów. No i oczywiście jest naturalnym, że będą też inne konwersje. Tu się upewnijmy, że jest zaznaczone purchase, czyli zakup. I tutaj mamy również ogromne rozbieżności. Widać wyraźnie, że niektóre kanały przynoszą tych konwersji bardzo dużo, a inne kanały przynoszą tych konwersji bardzo mało. Tak? Jest to posortowane po tej kolumnie. Wiadomo, że to by trzeba było jeszcze rozpatrywać w kontekście wielkości ruchu, natomiast również wartości. Natomiast jedno jest pewne. Użytkownicy są różni, tak? A strona jest taka sama. Jak więc widać, to tak naprawdę oni determinują, czy sklep będzie sprzedawał, czy też sprzedawał nie będzie. Okazuje się, że różne źródła ruchu prowadzą do zupełnie różnej liczby i wartości zakupów w Twoim sklepie. Czyli co? Sklep jest ten sam, tylko klienci są różni. Czyli tak jak mówiłem, to nie sklep sprzedaje, to klienci kupują. Różne grupy klientów podejmują różne decyzje zakupowe, będąc w tym samym sklepie internetowym. Dlatego to właśnie na klientach trzeba skupiać swoje wysiłki. To jak? Idziemy do następnego rozdziału?
porozmawiajmy o ruchu organicznym. Ruch organiczny, czyli ten, który naturalnie powoduje wejście na Twoją stronę. Jeżeli zadbasz o to, żeby Twoja strona wyświetlała się wysoko w wynikach wyszukiwania oraz żeby prezentacja tego wyniku była atrakcyjna dla użytkowników, no to masz dużą szansę, że po wpisaniu odpowiednich słów kluczowych użytkownicy wybiorą link właśnie do Twojego sklepu. No, badania są jednoznaczne, liczy się tak naprawdę obecność wyłącznie na pierwszej stronie wyników wyszukiwania, a tutaj konkurujemy o uwagę również z płatnymi reklamami. Natomiast więcej na ten temat może opowiedzieć Ci specjalista i dlatego zaprosiłem tutaj do współpracy przy tym materiale kolegów z fabryki marketingu, którzy na co dzień zajmują się pozycjami organicznymi, czyli tymi naturalnie osiąganymi w wynikach wyszukiwania i opowiedzą Ci oni nieco więcej na temat tego, jak organizować właśnie wysoki ruch organiczny w sklepie internetowym, co brać wtedy pod uwagę. Także oddaję głos fabryce marketingu. Cześć, z tej strony Mateusz Malinowski z Fabryki Marketingu. Teraz zajmiemy się SEO i jego efektem, czyli ruchem organicznym. Co to właściwie jest i dlaczego jest tak ważne dla Twojej strony internetowej? Pozwólcie, że to wyjaśnię. Spójrzmy na typową stronę wyników wyszukiwania Google. Kiedy wpisujesz zapytanie, na przykład najlepsza kawa w mieście, na ekranie pojawią się różne rodzaje wyników. Na górze i na dole strony często znajdują się linki sponsorowane. To płatne reklamy. Ale między nimi są też wyniki, które Google wybrało jako najbardziej pasujące do Twojego zapytania. To właśnie są wyniki organiczne, czyli to te, które naturalnie pojawiły się w Google bez płacenia za reklamy. Są one wyjątkowo cenne, ponieważ ludzie często uważają je za bardziej wiarygodne i klikają na nie chętniej niż na reklamy. Jednym z najważniejszych elementów, który wpływa na to, jakie wyniki się pojawiają, jest intencja szukającego. Google stara się zrozumieć, czego dokładnie szukasz. Czy chcesz kupić kawę, znaleźć recenzję kawiarni, czy dowiedzieć się, jak zrobić kawę w domu. Dlatego tak ważne jest, aby treść na Twojej stronie była dobrze dopasowana do tego, czego ludzie szukają. To właśnie jest klucz do sukcesu w ruchu organicznym. Żeby pojawiać się wysoko w wynikach wyszukiwania i docierać do klientów, konieczna jest optymalizacja strony internetowej, aby lepiej odpowiadała na te zapytania. W pierwszej kolejności skupimy się na działaniach on-site, czyli optymalizacji strony internetowej. To kluczowe działania, które wykonujesz bezpośrednio na swojej stronie, aby była lepiej widoczna w wynikach wyszukiwania. Są to zarówno działania techniczne, jak i działania kontentowe. Optymalizacja on-site polega na dostosowaniu różnych elementów Twojej strony tak, aby była ona bardziej przyjazna dla wyszukiwarek takich jak Google. Chodzi o to, aby wyszukiwarka łatwo zrozumiała, o czym jest Twoja strona, a użytkownicy chętniej na nią wchodzili i zostawali na niej na dłużej. Jakie są kluczowe elementy do optymalizacji? Przede wszystkim czas ładowania strony. Strony, które ładują się szybko, są lepiej oceniane przez wyszukiwarki. Użytkownicy również wolą strony, które nie zmuszają ich do długiego oczekiwania. Pod tym kątem ważny jest też Core Web Vitals, czyli zestaw wskaźników, które Google używa do oceny jakości doświadczeń użytkownika na stronie. Obejmują one szybkość ładowania, reaktywność i stabilność wizualną. Krótko mówiąc, jeśli Twoja strona działa płynnie i bez problemów, jest to lepiej oceniane przez Google. A co z umieszczaniem fraz kluczowych? Zacznijmy od tytułu strony, czyli tagu title. To pierwsza rzecz, którą widzą użytkownicy w wynikach wyszukiwania. Powinien być krótki, na około 60 znaków, zwięzły i opisywać treść strony. Pamiętaj, aby każda strona na Twojej witrynie miała unikalny tytuł. Jego uzupełnieniem jest opis w tagu description. To krótki opis, który również pojawia się w wynikach wyszukiwania. Powinien przekonywać użytkownika, dlaczego warto kliknąć właśnie w Twój link. Tak jak w przypadku tytułu, każda strona powinna mieć unikalny i precyzyjny opis. Kluczowe są też unikatowe opisy. Treść na Twojej stronie musi być unikalna i wartościowa. Unikaj kopiowania treści z innych serwisów, ponieważ wyszukiwarki premiują oryginalne i wartościowe informacje. Za plagiat Twój serwis może zostać zbanowany i wypaść z wyników wyszukiwania. Dodatkowo sam tekst należy rozdzielać nagłówkami i umieszczać je wśród tytułach, które ułatwiają zrozumienie treści zarówno robotom wyszukiwarki, jak i użytkownikom. Pamiętaj, że pozycjonowanie on-site
to nie jednorazowa czynność. Regularnie monitoruj i ulepszaj swoją stronę, aby była zawsze jak najlepiej dostosowana do potrzeb użytkowników i wymagań wyszukiwarek, która na bieżąco je aktualizuje. Chciałbym jednak jeszcze mocniej rozwinąć temat treści na stronie i roli opisów w kategoriach, produktach i na blogu. Te elementy są niezwykle ważne w procesie docierania do klientów i budowania zainteresowania Twoją stroną. Dlaczego dobre opisy są tak ważne? Przede wszystkim mają wpływ na decyzje klientów. Dobre opisy mogą znacząco wpłynąć na decyzje zakupowe użytkowników. Przekonujące, informacyjne opisy pomagają klientom zrozumieć wartość Twojego produktu lub usługi. Pod kątem SEO i widoczności w wyszukiwarkach dobrze napisane opisy pomagają Twojej stronie rankować wyżej w wynikach wyszukiwania, co prowadzi do większego ruchu organicznego. Optymalizacja tekstu powinna opierać się o dane, takie jak długość treści, wysycenie frazami kluczowymi, analizą danych 110 wyników wyszukiwań. Jak w takim razie stworzyć skuteczny opis? Zacznijmy od opisów kategorii. Tu masz okazję wyjaśnić, co znajduje się w danej kategorii i dlaczego jest to wartościowe dla klienta. Wykorzystaj słowa kluczowe, ale przede wszystkim skup się na jasnym i przekonującym komunikacie. Na przykład zamiast buty napisz wygodne, stylowe buty na każdą okazję. Schodząc niżej w architekturze sprzedażowej mamy opisy produktów. Każdy produkt powinien mieć swój unikalny opis podkreślający jego cechy i korzyści. Opisuj, jak produkt rozwiązuje problemy lub poprawia życie klienta. Używaj jasnego, przystępnego języka, który odpowiada na potencjalne pytania klientów. Pozostał nam jeszcze blog. Tutaj masz przestrzeń na tworzenie wartościowych treści, które pokazują Twoją wiedzę i pasję. Blog może być miejscem, gdzie odpowiesz na często zadawane pytania, podzielisz się poradami, czy przedstawisz historie związane z Twoimi produktami lub branżą. Pamiętaj, aby każdy artykuł był dobrze napisany, angażujący i dostarczał wartości czytelnikom. To idealne miejsce na teksty poradnikowe. Pamiętaj, że każdy opis, niezależnie od tego, czy jest to kategoria, produkt czy wpis na blogu, powinien być napisany z myślą o Twojej grupie docelowej. To nie tylko słowa, to sposób, w jaki komunikujesz się ze swoimi klientami i wyróżniasz się na tle konkurencji. Po omówieniu kluczowych aspektów on-site przenosimy naszą uwagę na działania poza stroną, znane jako pozycjonowanie off-site. Opierają się one o proces link buildingu, czyli pozyskiwania linków z innych serwisów, które tworzą niejako taki system poleceń. Te działania są równie ważne dla SEO, choć odbywają się poza Twoją bezpośrednią witryną. Dlaczego działania off-site są tak ważne? Dzięki nim budujemy autorytet domeny. Działania off-site, takie jak zdobywanie linków z innych stron, są kluczowe dla budowania autorytetu Twojej strony w oczach wyszukiwarek. Gdy inne renomowane strony linkują do Twojej, jest to dla wyszukiwarek jasny sygnał, że jesteś wiarygodnym i wartościowym źródłem informacji. Po drugie, zwiększenie widoczności. Linki z zewnętrznych stron mogą również przyciągać nowych odwiedzających, zwiększając ruch na Twojej stronie i potencjalnie docierając do nowej grupy klientów. Jakie mamy zatem metody zdobywania linków? Jednym z najlepszych sposobów na zdobywanie linków jest tworzenie wartościowych treści, które naturalnie przyciągają uwagę i są chętnie udostępniane przez innych. To mogą być artykuły, infografiki, badania, czy nawet zabawne memy związane z Twoją branżą. Innym sposobem jest budowanie relacji z pokrewnymi stronami, blogerami w Twojej branży. One mogą prowadzić do właśnie zdobywania wartościowych linków. Możesz na przykład zaproponować współpracę, wymianę artykułów gościnnych czy wspólne projekty. Dodatkowo specjaliści SEO korzystają z możliwości zakupu publikacji na portalach zewnętrznych. Korzystając z narzędzi oceniających strony www, są w stanie wyselekcjonować wartościowe portale, które będą przekazywały moc SEO do głównej strony i poprawiały jej ranking w wynikach wyszukiwania. Pamiętaj, że w pozycjonowaniu off-site kluczowa jest jakość, a nie ilość. Zdobywanie linków z niewiarygodnych źródeł może więcej zaszkodzić niż pomóc. Należy skupić się na budowaniu solidnej reputacji i tworzeniu wartościowych treści, które naturalnie przyciągną wysokiej jakości linki.
Na zakończenie naszej podróży po świecie SEO powinniśmy zająć się mierzeniem i kontrolowaniem ruchu organicznego, co jest kluczowe dla zrozumienia skuteczności Twoich działań SEO. Jakich narzędzi do tego potrzebujemy? Poza Google Analytics, które zapewne już znacie, warto również założyć darmowe narzędzie Google Search Console. Jest to nieocenione narzędzie, które pozwala na śledzenie, jak Twoja strona radzi sobie w wynikach wyszukiwania. Dostarcza informacji na temat tego, jakie zapytania prowadzą użytkowników na Twoją stronę, jakie strony generują najwięcej ruchu, a także jakie są błędy w Twojej witrynie, które mogą wpływać na jej pozycjonowanie. Spójrzmy na przykład. Tutaj widzimy panel GSC z danymi dotyczącymi ruchu organicznego. Możesz zobaczyć, ile osób wchodzi na Twoją stronę z wyników wyszukiwania, jakie są najpopularniejsze zapytania, które przyciągają ruch oraz jakie strony są najczęściej odwiedzane. Te informacje są nieocenione, ponieważ pozwalają dostosować Twoją strategię SEO do tego, co rzeczywiście przyciąga użytkowników. Podsumowując, pamiętaj, że SEO to inwestycja w jakość Twojej strony. Dbałość o ruch organiczny to nie tylko chwilowy wysiłek, ale długofalowa strategia, która przynosi stabilny i trwały efekt. Jest to także jedna z najbardziej opłacalnych metod marketingu internetowego. Dzięki dobremu pozycjonowaniu organicznemu Twoja strona może przyciągać ruch bez konieczności ciągłego inwestowania w reklamy. No to wiesz już, jak wygląda ruch organiczny, a teraz porozmawiajmy, jak wygląda ruch komercyjny, ruch reklamowy. W tym wypadku to prowadzisz płatne działania i płacisz albo za liczbę wyświetleń, albo za kliknięcia, albo za odsłony Twojego sklepu. Modele są tutaj przeróżne. Natomiast o tym, żeby opowiedzieć Ci nieco więcej, jakie rodzaje reklam wchodzą w grę, kiedy prowadzisz sklep internetowy, poprosiłem Paulinę Franus z agencji Performance Labs, aby powiedziała Ci po prostu więcej, ponieważ ta agencja zajmuje się prowadzeniem wielu sklepów internetowych pod kątem reklam, i to zarówno w Google, jak i na Facebooku. Dlatego zapraszam serdecznie. Paulina, opowiedz teraz, na czym polegają reklamy w sklepach internetowych. Rynek online rozwija się w bardzo szybkim tempie. Umiejętne korzystanie z platform reklamowych staje się kluczowym elementem sukcesu dla wielu przedsiębiorców. Obecni klienci spędzają coraz więcej swojego czasu w internecie i to właśnie tam musisz do nich dotrzeć. Kampanie online pozwolą Ci trafić do Twojej docelowej grupy odbiorców. Dzisiaj porozmawiamy chwilę o kampaniach Google Ads oraz Facebook Ads. Zacznijmy od Google. Reklamy w wyszukiwarce to reklamy tekstowe wyświetlane na podstawie słów kluczowych. Starannie dobrane frazy pomagają dotrzeć do osób, które aktywnie poszukują produktów lub usług. Kampanie Search Ads są skutecznym narzędziem dla sklepów internetowych, umożliwiając im dotarcie do potencjalnych klientów w momencie, gdy ci aktywnie poszukują produktów. Reklamy tekstowe pozwolą Ci wyróżnić się w wynikach wyszukiwania, zwiększając tym samym widoczność Twojej marki i generując ruch na stronie. Kluczowe elementy kampanii Search Ads to starannie dobrane słowa kluczowe, atrakcyjny copy w reklamach oraz odpowiednio dobrana strona docelowa, pasująca do zapytania. Jeżeli więc Twoja reklama dotyczy damskich butów do biegania, skieruj użytkowników prosto do dedykowanej zakładki z butami damskimi, a nie na stronę główną, skracając tym samym ścieżkę użytkownika. Kampanie Shopping Ads. Tego typu kampanie pozwalają w atrakcyjny sposób prezentować Twoje produkty bezpośrednio w wynikach wyszukiwania. Kampanie produktowe opierają się na pliku produktowym, tak zwanym feedzie, który służy do wyświetlania zdjęć, cen i tytułów produktów bezpośrednio w wynikach wyszukiwania Google. To sprawia, że potencjalni klienci uzyskują szybki wgląd w ofertę Twojego sklepu jeszcze przed kliknięciem. Kampanie Shopping Ads pozwalają na efektywne zarządzanie asortymentem oraz pomagają w zwiększeniu widoczności produktów online. Dla sklepów internetowych, zwłaszcza tych oferujących szeroki wybór produktów, kampanie Shopping Ads są niezbędnym narzędziem do generowania ruchu i zwiększenia sprzedaży. Remarketing. Ten typ kampanii pozwala dotrzeć Ci do użytkowników, którzy wcześniej odwiedzili Twoją stronę, ale nie dokonali zakupu.
Wykorzystaj precyzyjne listy odbiorców i przygotuj dedykowaną kampanię, na przykład do użytkowników porzucających koszyk, kierując do nich specjalny rabat na zakupy. Kampanie remarketingowe wspomagają proces konwersji, zwiększając szanse na finalizację zakupu w Twoim sklepie internetowym. Drugą odmianą remarketingu jest tzw. remarketing dynamiczny, który umożliwia wyświetlanie reklam opartych na wcześniejszych interakcjach użytkownika z witryną. Dzięki dynamicznym reklamom jesteś w stanie pokazywać użytkownikom produkty, które wcześniej przeglądali w Twoim sklepie, zwiększając tym samym szanse na ponowne zainteresowanie i finalizację zakupu. A teraz kilka słów o kampaniach Facebook Ads. To skuteczne narzędzie dla sklepów internetowych ze względu na zaawansowane opcje targetowania, jakie platforma oferuje. Dzięki Facebook Ads możesz dotrzeć do swojej docelowej grupy odbiorców na podstawie różnorodnych kryteriów. Platforma oferuje targetowanie na podstawie demografii, takich jak wiek, płeć, lokalizacja czy zainteresowanie. Dodatkowo, kampanie Facebook Ads oferują możliwość targetowania użytkowników na podstawie działań poza samą platformą. To oznacza, że możesz docierać do osób, które odwiedziły Twoją stronę internetową, przeglądały Twoje produkty, dodały je do koszyka bądź dokonały zakupów online. Wykorzystanie różnorodnych formatów reklamowych, takich jak reklamy statyczne, karuzele czy reklamy wideo, umożliwia skuteczne przekazywanie informacji o produktach czy promocjach. Kampanie Facebook Ads to więc nie tylko narzędzie do zwiększenia świadomości marki, ale również do bezpośredniego generowania sprzedaży. Wiesz już, że skuteczne prowadzenie sklepu internetowego wymaga spójności integracji kampanii na obu tych platformach. Analiza wyników, śledzenie konwersji oraz stała optymalizacja to kluczowe elementy, które pozwolą Ci efektywnie prowadzić działania w internecie. Mamy więc już ruch w sklepie, czy to organiczny, czy to płatny. No i powstaje pytanie, co dalej z tym ruchem? Co może powodować, że klienci kupują albo nie kupują w Twoim sklepie? Zanim w ogóle zainteresują się jakimkolwiek produktem, to w pierwszej kolejności niestety mogą zostać zniechęceni, jeżeli w Twoim sklepie wystąpią poważne błędy techniczne. A jakie to mogą być błędy? Podstawowym błędem, który może zdarzyć się w Twoim sklepie, jest na przykład brak certyfikatu SSL. Certyfikat SSL to coś, co pozwala na zaszyfrowanie komunikacji. Jest ona szyfrowana w przeglądarce użytkownika i w formie zaszyfrowanej, bezpiecznej przechodzi przez internet po to, żeby zostać odszyfrowaną dopiero na serwerze. A więc wszystkie dane, które poda użytkownik, są bezpieczne, bo dopiero na serwerze zostają one odszyfrowane. I certyfikat SSL nie jest warunkiem wystarczającym do tego, żeby sklep był bezpieczny, ale z całą pewnością jest warunkiem koniecznym, bo jeżeli nie masz tego certyfikatu, to Twoje zaufanie będzie zrujnowane już na samym początku. Większość współczesnych przeglądarek wyświetli odpowiednie ostrzeżenie, że Twój sklep takiego certyfikatu nie posiada. Certyfikat może być bezpłatny albo komercyjny, daje on wtedy wiele korzyści. W tym materiale trudno nam omówić jest wszystkie aspekty związane z certyfikatem SSL, ale na naszym kanale znajdziesz mnóstwo materiałów na ten temat. Zapraszam Cię również na naszego bloga, gdzie znajdziesz mnóstwo wyczerpujących informacji na temat właśnie certyfikatów SSL. Także pamiętaj, certyfikat SSL technicznie to jest taki must have dla Twojego sklepu internetowego. Oczywiście, kiedy korzystasz z sklepu w modelu SaaS, na przykład sklepu Stores, to dostawca już dba o to, żeby ten sklep odpowiedni certyfikat posiadał, więc Ty nie musisz się tym zajmować osobiście. Ale jeżeli masz sklep na WooCommerce, albo na PrestaShop, albo na podobnym silniku, który hostujesz samodzielnie w jakiejś firmie hostingowej, no to wtedy o tym sklepie warto pamiętać, certyfikacie warto pamiętać. Jest on ważny nie tylko dla ludzi, ale również dla wyszukiwarki. Według Google stanowi on istotny czynnik oceny jakości strony internetowej i znajdziesz potwierdzenie tego faktu w oficjalnej dokumentacji na temat tzw. sygnałów jakości strony internetowej według Google. Także jest to rzecz szalenie istotna. Kolejny błąd techniczny, który może się pojawić, to są wszystkie
błędy wynikające z włamania na Twoją stronę, bo niestety to takie rzeczy też się zdarzają i dlatego właśnie, jeżeli Twój poziom wiedzy technicznej jest słaby, warto wybierać sklepy w modelu SaaS, gdzie to dostawca dba o bezpieczeństwo sklepu i wtedy Ty masz spokojną głowę, nie przejmujesz się tego typu wydarzeniami. Ale jeżeli prowadzisz sklep samodzielnie, na przykład na WooCommerce albo na PrestaShop, no to wtedy warto zadbać o dodatkowe rozwiązania, które będą chronić Twój sklep przed złośliwym ruchem przychodzącym, no bo taki ruch może spowodować, że osoby wchodzące do Twojego sklepu mogłyby zostać przekierowane na jakąś złośliwą stronę, albo zostaną im po prostu zaprezentowane takie treści, które w żaden sposób nie wiążą się tematycznie z Twoim sklepem, więc lepiej unikać tego typu ryzyka. Również wszelkiego rodzaju błędy, na przykład błąd bazy danych albo jakieś błędy w kodzie, mogą bardzo negatywnie wpłynąć na odbiór ze strony klienta. Klienci mogą sądzić, że coś się stało z ich danymi osobowymi, mogą również po prostu czuć się niepewnie i będą bali się podać na przykład numer karty kredytowej, finalizując transakcję w takim sklepie. Dlatego warto zadbać o to, żeby sklep działał po prostu niezawodnie. I tu znowuż, jeżeli nie masz zaawansowanej wiedzy technicznej, wtedy myślę, że rozwiązania typu SaaS, jak na przykład Stores, są dobrym pomysłem, ponieważ to nie ty się musisz zastanawiać nad tym, czy w sklepie nie zostaną wyświetlone jakieś błędy. Natomiast jeżeli znowuż samodzielnie chcesz prowadzić sklep WooCommerce, wybierz na przykład takiego dostawcę hostingu, który umożliwia ci przetestowanie jakichkolwiek modyfikacji i zmian, zanim będą widoczne na produkcji, zanim będą widoczne dla klientów. I tutaj przykładową funkcją jest tak zwany staging. Jest on dostępny w naszym hostingu WooCommerce i dzięki tej funkcji jednym kliknięciem kopiujesz sobie sklep, czyli masz swój sklep produkcyjny, klik i masz kopię tego sklepu produkcyjnego. I to na tej kopii w bezpiecznym środowisku możesz robić dowolne aktualizacje, zmieniać komponenty, edytować kod i sprawdzać, czy to wciąż dobrze działa. I dopiero kiedy masz 100% pewności, że to działa dobrze, to takie zmiany przenosisz sobie na produkcję. Także pamiętajmy, sprawność techniczna sklepu jest warunkiem koniecznym tego, aby zdobywać zaufanie i żeby klienci rzeczywiście chcieli w Twoim sklepie dokonywać zakupów. A teraz przechodząc już do bardziej e-commerce'owej merytoryki, kolejnym powodem, dla którego klienci mogą powstrzymywać się przed zakupem, nawet jeśli wstępnie byli zainteresowani jakimś towarem, jest to, że jest on po prostu źle zaprezentowany i źle opisany. O czym pamiętać w opisach produktowych? Cóż, na ten temat stworzyliśmy w ogóle całe szkolenie na temat jak prowadzić e-commerce, więc zapraszam Cię serdecznie do zapoznania się z naszym kursem, gdzie mówimy o tym dużo bardziej wyczerpująco. Natomiast sprawdź sobie chociaż kilka takich ważnych elementów. Po pierwsze, czy są odpowiednie zdjęcia produktowe. Ważne, żeby te zdjęcia pokazywały produkt w taki sposób, aby użytkownik mógł sobie w pełni wyobrazić, jakie są tutaj walory użytkowe tego produktu. Czyli przykładowo, jeśli to jest ubranie i ważna jest tkanina, to przyda się możliwość takiego powiększenia, żeby można było zobaczyć splot tej tkaniny. Ważne jest, żeby pokazać na przykład przedmiot na tle jakichś obiektów ze świata rzeczywistego, co może po prostu doprowadzić do tego, że łatwiej sobie wyobrazimy wielkość tego przedmiotu. Czyli na przykład położyć obok monetę albo długopis, jeżeli to są drobne przedmioty, to ułatwia po prostu klientowi ocenę, jakiej wielkości ten przedmiot będzie. No i oczywiście dbajmy o to, żeby ten przedmiot dobrze oświetlić, żeby był czysty, zaprezentujmy go po prostu z różnych stron, tak żeby nie było potem niespodzianek, no bo umówmy się, w e-commerce zwrotów nikt nie lubi, a dobre zdjęcie po prostu redukuje ryzyko, że klient ten towar odeśle, ponieważ spodziewał się czegoś zupełnie innego. Druga warstwa to oczywiście opisy. Tutaj warto zwrócić uwagę na kilka elementów, żeby opisy oczywiście były zgodne z prawdą, ale też wyczerpujące, żeby w tym opisie zwrócić uwagę na wszystkie istotne cechy danego towaru, żeby podać tam wszystkie parametry, które mogłyby być interesujące dla Twojego użytkownika, no bo nigdy nie wiesz, czy ktoś wybiera daną bluzkę ze względu na to, z jakiego materiału jest zrobiona, czy tam na przykład jaki ma procent bawełny, czy ze względu na przykład na to, z czego ma zrobione guziki, czy ile waży, czy jaki ma rozmiar, czy jaki ma kolor. Ludzie mogą tutaj kierować się przeróżnymi kryteriami, no i dlatego musisz uwzględnić maksymalnie dużo szczegółów w takich opisach produktowych. Pamiętaj również o tym, żeby wykorzystać język korzyści, żeby wyraźnie tłumaczyć, jakie realne korzyści Twój
klient odniesie, jeżeli dany produkt kupi. Bo surowy opis z cechami to w dzisiejszych czasach za mało. Przecież nie kupujemy produktów dla samych cech. Kupujemy je zazwyczaj po to, żeby zrealizować jakieś cele, rozwiązać jakieś nasze problemy, czy żeby spełnić jakieś oczekiwania. Także dobrze jest wyjść poza ramy tego suchego opisu. Ciekawym zabiegiem może być działanie na wiele zmysłów, na przykład w branży beauty albo w kosmetykach. To tam ważne jest, żeby zwrócić w tym języku opisu produktu uwagę na to, jak produkt wygląda, jak produkt pachnie, jaki produkt jest w dotyku i tak dalej. Także to działanie na wiele zmysłów również może nam tutaj wiele, wiele pomóc. Także dbajmy o opisy produktowe. Dużym wyzwaniem dla początkujących, zwłaszcza korzystających z dropshippingu, jest zapewnienie unikatowych opisów produktowych. Opisy produktowe, no umówmy się, to jest rzecz wymagająca. Na całe szczęście technologia AI dzisiaj może nam pomóc w przygotowaniu dobrych opisów. Nawet jeśli Twoje opisy jeszcze dzisiaj są po prostu feedem, który dostajesz z hurtowni, to możesz to zmienić bardzo szybko. Wystarczy, że zastosujesz ChatGPT po to, żeby sparafrazować posiadane przez Ciebie opisy, a uzyskasz opisy, które będą brzmiały już zupełnie inaczej. Jest to wartość dla Twoich konsumentów, ponieważ Twój produkt będzie wtedy trudniej porównywalny z innymi, ale wartość też w oczach wyszukiwarki Google, która premiuje głównie treści, które są po prostu oryginalne, unikatowe, a nie takie same jak na każdej innej stronie. Więcej inspiracji na ten temat znajdziesz na kanale Konrada Szatkowskiego, który przygotował świetne wideo na temat wykorzystania czata GPT właśnie w opisach produktowych. Gorąco zachęcam Cię do obejrzenia tego właśnie materiału, a w tym miejscu pokażę Ci wybrany fragment. Mamy feeda z Big Buya, który jest w pełni po angielsku, on jest teoretycznie dostosowany do Presty, nie mamy tu opisów, nie mamy tłumaczeń, to wszystko trzeba wygenerować. Ten feed jest przykładowy, dlatego zawiera tylko 60 pozycji, ale te feedy często bywają po kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy produktów, więc warto to automatyzować. Dodajmy sobie z jednej strony dwie kolumny i spróbujmy najpierw wykonać tłumaczenie na język polski. Wpiszmy tutaj przetłumacz na polski i obok już stosujemy samą formułę GPT. Tutaj wyświetlają nam się różne opcje, do tego jeszcze przejdziemy, ale na razie zajmiemy się tym głównym zapytaniem. Otwórzmy nawias i zaznaczmy obie komórki, które nas interesują, czyli zadanie i tytuł naszego produktu. Możemy od razu zamknąć nawias, później przejdziemy przez formuły, które są w środku, bo tutaj jak widzicie można jeszcze kilka wartości mu dodać. Ale to nie na ten moment, niech spróbuję sobie najpierw poradzić z przetłumaczeniem tego produktu. Każde zapytanie chwilę trwa, więc musimy poczekać na wygenerowanie, ale w tym wypadku nie było to dużo czasu. I żeby to powieść do wszystkich, zaznaczymy obie i klikamy w tą kropeczkę, przewijamy do końca i on automatycznie przegeneruje nam te wszystkie nazwy produktów. Super, mamy wszystkie nazwy produktów po polsku. Teraz powtarzamy czynność, dodamy mu dwie kolumny po lewej. I damy mu zadanie, napisz opis w trzech akapitach. Używamy tej samej formuły, też GPT, otwieramy nawias, zaznaczymy komórki, które nas interesują i teraz uwaga, dajemy średnik. Na razie wartość zostawiamy, ale zajmiemy się temperaturą. Jest to poziom kreatywności, którą on ma zastosować. Ona jest od 0 do 1, więc po przecinku wpisujemy w tym wypadku 0,9. Możemy zamknąć resztę wymaganych rzeczy i dajemy mu wytwórz. Tworzył nam on opis. Jeżeli chcemy go podejrzeć, jeżeli klikniemy dwa razy tutaj, to on wyświetli nam z powrotem formułę z czata GPT. Więc musimy skopiować całość komórki, nie wchodząc w nią, tekst bezpośrednio do środka komórki. Jak widzimy, niekoniecznie się posłuchał, wygenerował więcej niż 3 akapity, mimo że było opisane w 3 akapitach, ale zobaczymy jak poradzi sobie z resztą. Zaznaczmy obie formuły i przekopiujmy do pozostałych. Musimy chwilę poczekać na wynik, no bo każde zapytanie chwilę trwa. Dobrze, ja ten materiał delikatnie przyspieszyłem, ale troszkę trwało generowanie tych opisów. Jak widzicie, on każde zapytanie interpretuje samodzielnie, więc czasami pojawiają się takie rzeczy jak akapit, czyli dodatkowe słowa, ponieważ on sobie podzielił tą treść w zależności od tego, co aktualnie generuje. Albo tutaj błąd, ponieważ limit zapytania został przekroczony. Jak widzimy wyżej, tutaj stworzył opis automatycznie z tytułu pobrał wymiary i dodał je do treści.
No dobra, masz dobrze opisane produkty, masz ruch w sklepie. Co zrobić, żeby klienci naprawdę kupowali? A kiedy ty kupujesz? Co decyduje o tym, że kupujesz dany produkt albo nie? Kiedy chcesz kupić, nie wiem, klawiaturę, komputer, telefon, jak zabierasz się za taki zakup? Wielu z nas kieruje się opiniami produktowymi. Dlatego zadbaj o to, żeby w twoim sklepie budować zaufanie. A zaufanie budujemy w dużym stopniu poprzez właśnie recenzje, opinie, odznaki i tym podobne systemy. Zaufanie to temat bardzo szeroki. Natomiast myślę, że w każdym e-commerce powinien on być istotnym elementem myślenia o marketingu. Teraz budowa takiego zaufania to sprawa wielopoziomowa. Mówimy tutaj o zaufaniu do twojej marki, marki sklepu. I tutaj wchodzą w grę takie elementy jak dobra obsługa klienta, szybkie odpowiadanie, dobra logistyka, dobra współpraca z paczkomatami czy kurierami po to, żeby te towary sprawnie wysyłać i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj mówimy o tobie jako marce sklepowej, ale to zaufanie to są też opinie czy pewne przeświadczenia dotyczące samego produktu, bo przecież możesz sprzedawać produkty nie własnej marki, tylko zazwyczaj sprzedajemy produkty jakichś zewnętrznych producentów. Dlatego trzeba patrzeć na to zaufanie w postaci takiej wielowarstwowej, myśleć zarówno tutaj o opiniach o sklepie, jak i o produktach, no bo to są dwa różne rodzaje opinii. Ale wszystkie są ważne i tak naprawdę dobrze jest, kiedy w twoim sklepie wprowadzasz różne mechanizmy budowania tego zaufania. W budowaniu zaufania bardzo pomagają odpowiednie opinie i te opinie, aby były wartościowe, no musisz się troszeczkę napracować, musisz zachęcić do tego klientów. Pomagają tutaj wyspecjalizowane aplikacje w zarządzaniu, zbieraniu takich opinii, no bo to jest proces, który się musi zacząć zazwyczaj po dokonaniu zakupu, no i musi on być zautomatyzowany. Dlatego polecam Ci tutaj stosowanie różnego rodzaju aplikacji. Tutaj na naszym rynku działa kilku operatorów. Na naszym blogu znajdziesz obszerny artykuł na temat wiarygodności i porównanie różnych systemów zarządzania właśnie takim zbieraniem opinii. Natomiast w tym momencie chciałbym Cię zaprosić do krótkiej wypowiedzi Jurka Krawczyka, szefa firmy Trustmate, która jest autorem właśnie takiego rozwiązania i stworzyła bardzo ciekawy system właśnie gromadzenia opinii. Zobacz, co Jurek sądzi na temat roli opinii w budowaniu wiarygodności. Ludzie ufają opiniom w internecie i w 2023, jak i w poprzednich latach. Statystyki wskazują, że ponad 90% ludzi przed dokonaniem zakupu sprawdza opinie. Sprawdza ich tym więcej, im kupuje droższy produkt. I mi się wydaje, że to się nie zmieni i zawsze użytkownicy będą chcieli poznać zdanie innych i mieć ten społeczny dowód słuszności swojego wyboru. Często spotykamy się z pytaniem, jak mierzyć skuteczność opinii i przełożenie tych opinii na wyniki sklepu. Najprostszym elementem, czy najprostszym sposobem na to, żeby to sprawdzić, jest staromodny test AB. Połowie wchodzących pokazujemy serwis wypełniony opiniami, połowie pokazujemy serwis bez opinii. Później możemy sobie porównać efektywność w jednym i w drugim. Na podstawie badań u naszych klientów, których już mamy ponad 9 tysięcy, wskazują te dane z tych testów AB, że w zależności oczywiście od produktu, od ruchu na stronie, że różnice w sprzedaży dochodzą aż do 17%. Także można naukowo udowodnić na swoim serwisie, że opinie mają moc i rzeczywiście podnoszą sprzedaż. Wiele firm się mierzy z opiniami OK, polecam. Standard w branży to jest 18 znaków, czyli OK, polecam i emotikon. Jednym z fajnych sposobów na to, jak sobie poradzić z krótkimi opiniami, które się powtarzają, jest to, aby skorzystać z naszego systemu. Mamy u siebie system podpowiedzi, podpowiadamy użytkownikom poszczególne zdania, które mogą wykorzystać w swojej wypowiedzi, co powoduje, że ta wypowiedź jest dużo bardziej rozbudowana, ma słowa kluczowe i wtedy osoby czytające mają większą użyteczność takiej opinii, bo ona po prostu niesie w sobie dużo więcej treści. Myślimy nad tym, że pewnie przyszłościowo taki słownik będzie budowany w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem
sztucznej inteligencji. Póki co w naszym rozwiązaniu to jest przygotowany statyczny słownik, który przygotowujemy razem z klientem, wykorzystując jego słowa kluczowe, które on używa w swoich kampaniach internetowych, i próbujemy te słowa kluczowe wpiąć w zdania brzmiące w sposób naturalny, i to powoduje, że na koniec dnia ten efekt jest jeszcze większy. A myślę, że docelowo pewnie sztuczna inteligencja będzie podpowiadała wszystko i między innymi też teksty opinii. Pozostając w temacie wiarygodności, komu ufasz najbardziej? Zazwyczaj swoim znajomym, prawda? Dlatego tak ważnym jest, żeby budować społeczność. Społeczność skupioną wokół Twojej marki, społeczność skupioną wokół problemów, które mogą być rozwiązane przy użyciu produktów, które Ty oferujesz w sklepie internetowym. Dlatego zachęcam Cię do aktywnych działań, właśnie takich prospołecznościowych. Na przykład załóż grupę na Facebooku jednoczącą osoby, które mają problemy mogące być rozwiązanymi przy pomocy właśnie Twoich produktów. I o roli społeczności w budowaniu sklepu internetowego może opowiedzieć Ci jedna z naszych klientek korzystających ze Stores, Karolina Bodecka ze sklepu Motki i Dobromirki. Prowadziłam od wielu lat i prowadzę nadal bloga swojego. Potem naturalnie powstał fanpage, dalej w ubiegłym roku w grudniu pojawiła się grupa na Facebooku. Tam udało mi się zgromadzić na chwilę obecną prawie 3000 osób. Mój profil też śledzi około 3000 osób. To jest taki naturalny ruch, który przyszedł do mnie w związku z moją działalnością. To nie są wykupowane obserwacje czy lajki. No i na tym głównie bazuję. Tak? Po tym, jak utworzyłam te społeczności, udało mi się to zbudować tak naprawdę do takiego stanu, jak jest teraz niecały rok. No i potem naturalnie pojawił się sklep. Kolejny element, który może zniechęcać potencjalnych klientów, to konieczność logowania i rejestracji w sklepie internetowym. Zwłaszcza wtedy, kiedy mówimy o incydentalnym, jednorazowym zakupie, wiele osób postrzega konieczność założenia konta jako istotną przeszkodę. Wolą dokonać zakupu bez rejestracji konta w takim sklepie, bo jest to według nich szybsze i nie muszą potem pamiętać żadnych dodatkowych haseł, loginów i tak dalej. Więc pamiętaj o tym, żeby umożliwiać swoim klientom dokonanie zakupu właśnie bez rejestracji. Zazwyczaj nie jest to takie wygodne i trudniej się analizuje później zachowania zakupowe klientów, ale jednak w tym wypadku masz dużą korzyść związaną z bezpośrednią sprzedażą. Kolejny element, który może wpływać na to, czy klient dokona zakupu w Twoim sklepie, czy nie, jest bardzo prozaiczny. To po prostu cena. Ale cena w e-commerce to nie jest cena tylko samego produktu. Pamiętaj, że dochodzą do tego wszystkie dodatkowe koszty transakcyjne, na przykład związane z pakowaniem, ubezpieczeniem, a przede wszystkim i najczęściej z wysyłką danego towaru. Dlatego pomyśl, czy w Twoim modelu biznesowym jest miejsce na dodatkowe promocje, na przykład zaoferowanie bezpłatnej dostawy przy określonym wolumenie zakupowym albo określonej wartości zakupów. Zazwyczaj pomaga to przekonać klienta do dokonania zakupu właśnie tu i teraz, zwłaszcza wtedy, kiedy oferta bezpłatnej dostawy jest ograniczona czasowo. Elementem, który również determinuje chęć klienta do dokonania zakupu, jest szybkość działania samego sklepu internetowego. Wynika ona z działania szybkości serwera, z architektury aplikacji oraz bieżącego obciążenia sklepu. Szybkość działania jest szalenie ważna. Istnieje mnóstwo badań dowodzących, że ma ona istotne powiązanie z tym, czy klienci kupują w Twoim sklepie, czy wychodzą ze sklepu bez dokonania jakiegokolwiek zakupu. Przede wszystkim szybkość jest istotnym czynnikiem w oczach Google, czyli ona będzie wpływać na to, czy wyszukiwarka Google będzie Twoją stronę oceniać jako stronę odpowiednio wysokiej jakości, co będzie sprzyjać wyższym pozycjom w wynikach wyszukiwania. Być może spotkałaś bądź spotkałeś się z pojęciem Core Web Vitals, czyli takimi trzema miarami związanymi z szybkością wczytywania sklepu internetowego. Należą do nich po pierwsze czas załadowania największego elementu, największego w sensie pikseli. Nie chodzi o ten, który ma najwięcej kilobajtów, na przykład największy obrazek, tylko najcięższy, tak, w tym sensie, tylko ten, który zajmuje największą część ekranu. No bo Google sobie myślało w ten sposób. Kiedy ty uznajesz, że jakiś sklep internetowy się już załadował? Czy wtedy, kiedy widzisz jego logo w górnej części ekranu? Czy kiedy widzisz tą zasadniczą część najczęściej z różnymi produktami, może
pasek z wyborem kategorii, a może stopkę. Kiedy uznasz, że sklep jest już załadowany? Większość osób uznaje daną stronę, w szczególności sklep, za załadowaną wtedy, kiedy najważniejszy dla nich element zostaje załadowany, a dla większości osób ten najważniejszy będzie jednocześnie tym największym. To on determinuje doświadczenie użytkownika. Dlatego warto dbać o ten aspekt. Jednak to nie tylko ta miara, ale jeszcze kilka innych, między innymi tak zwany wskaźnik stabilności wizualnej. Ten wskaźnik mówi o tym, kiedy strona przestaje układać się tak jakby z klocków, kiedy jest ładowana. Także im szybciej ona zastyga, kiedy wszystkie już komponenty są dograne i są gotowe do wyświetlenia klientowi, tym lepsze jest wrażenie użytkownika. No i ostatnim elementem, na który warto zwracać uwagę, jest tak zwany first input delay, czyli okres potrzebny na to, żeby strona weszła w interakcję z użytkownikiem, kiedy rzeczywiście na przykład filtry kategorii albo szukarka zaczynają działać i przyjmować komendy od użytkowników. Także pamiętaj o tym, że ta szybkość jest istotna. I tymi metrykami posługuje się Google. Możesz sprawdzić, jak wyglądają w Twoim sklepie, korzystając z bezpłatnej usługi PageSpeed Insights od właśnie firmy Google, ale one są również ważne po prostu dla ludzi. I teraz istnieją liczne badania. Spotkałem badania HubSpota, które pokazywały, że wydłużenie czasu ładowania sklepu o 2 sekundy może nawet o połowę pogorszyć współczynnik konwersji, czyli stosunek tych, którzy dokonali zakupu, do tych, którzy zakupu nie dokonali w Twoim sklepie. No i również istnieją bardzo ciekawe badania Pingdoma, który to jest serwis specjalizujący się w ogóle w analizie szybkości i sposobów wczytywania się stron internetowych, które pokazują, że z każdą kolejną sekundą ładowania rośnie tak zwany współczynnik odrzuceń, bounce rate. O odrzuceniach wspomniałem, kiedy pokazywałem Ci Google Analytics i omawialiśmy różne kanały ruchu. Także z każdą sekundą ten współczynnik jest coraz gorszy i tak naprawdę, kiedy strona ładuje się 8-12 sekund, to badania dowodzą, że może tracić 80-90% ruchu, a więc radykalną większość potencjalnych klientów. Dlatego dbaj o to, żeby Twój sklep wczytywał się odpowiednio szybko. Kolejnym elementem, który może sprawiać, że niektórzy będą powstrzymywać się przed finalizacją zakupu w Twoim sklepie, jest regulamin albo polityka prywatności, albo warunki dostawy, czyli te wszystkie okropne dokumenty, których zazwyczaj nie czytamy, ale niektórzy mogą być bardziej dociekliwi. I teraz tego typu dokument musi zawierać wszystkie ważne informacje wymagane prawem, ale nie masz żadnego obowiązku robić go w sposób nudny i niezrozumiały. A jeśli nie wierzysz, sprawdź politykę prywatności na stronie choćby Pawła Tkaczyka. Zobacz, że ten dokument jest napisany z humorem, bardzo lekko, ale jednocześnie jest on bardzo sensowny i wyraźnie mówi, o co chodzi. I takie właśnie dokumenty najlepiej mieć również w Twoim sklepie. Takie, które ludzkim językiem wyjaśniają Twoim klientom, jakie są tutaj prawa i obowiązki obu stron transakcji i co dzieje się z danymi osobowymi, bo to jest też bardzo ważny element dzisiejszego e-commerce'u. Tego typu dokumenty możesz przygotować samodzielnie, zlecić prawnikowi, co może być najdroższe, ale prawdopodobnie zazwyczaj jest też najlepsze. Natomiast jeśli korzystasz ze sklepu SaaS-owego, jak na przykład Stores, to tego typu dokumenty możesz, a nawet powinieneś bądź powinnaś, otrzymać właśnie od swojego operatora i w Stores właśnie taki zestaw dokumentów na start jak najbardziej otrzymujesz. No i cóż, jeżeli wszystko poszło dobrze, miałeś ruch, dobrze opisane produkty, zbudowałeś zaufanie, albo zbudowałaś, bo oczywiście nasz materiał przeznaczony jest również dla pań, to w takim wypadku jest szansa, że dochodzimy do happy endu. Do tego momentu, kiedy ktoś wrzucił produkt do koszyka i zmierza z tym koszykiem do kasy i w tej kasie będzie dokonywać płatności. A co wziąć pod uwagę, kiedy mówimy o systemach płatności w sklepach internetowych? Pomyślałem, że do tej części zaproszę specjalistkę, Martę Kwiatkowską z Tipeya, która opowie Ci, na co zwracać uwagę właśnie organizując płatności w sklepie. Finalizacja zakupu to moment, w którym najwięcej użytkowników porzuca koszyk zakupowy. Oczywiście nie jesteś w stanie uratować wszystkich koszyków, ale te wynikające z nieintuicyjnego procesu jak najbardziej.
W pierwszej kolejności zwróć uwagę na dostępność metod płatności. W naszym raporcie pod tytułem Jak Polacy lubią płacić online w 2023 roku zapytaliśmy, jak najchętniej płacą e-konsumenci. Chyba nie zaskoczę Cię, jeśli powiem, że numerem jeden pozostaje Blik. Aż 70% uczestników badania wykazało, że jest aktywnym użytkownikiem lub użytkowniczką tego sześciocyfrowego kodu. Mówiąc o dostępności metod płatności, mam na myśli także te ratalne i odroczone. W 2023 roku płatności odroczone urosły w siłę. Nie każdy operator współpracuje z rozpoznawalnymi markami oferującymi odraczanie zakupów, takimi jak na przykład PayPo. Koniecznie sprawdź te opcje, zanim zdecydujesz się na konkretnego dostawcę płatności. E-konsumenci, zapytani o to, z jakiej formy finansowania zakupów chętniej by skorzystali, mając do wyboru płatności odroczone lub ratalne, w większości wskazywali na ratalne. Aż 45% zwolenników płatności ratalnych wykorzystuje tę metodę do opłacania koszyka o wartości mniejszej niż 1500 zł. Warto więc pamiętać o tym, nie tylko oferując produkty premium. Co najważniejsze, informuj użytkownika o dostępności rat i odroczeń jeszcze przed rozpoczęciem zakupów. Najlepiej, gdy wydarzy się to przed odwiedzeniem Twojej witryny, na przykład jako dopisek, który pojawia się w momencie wyszukiwania sklepu w Google. Kolejną możliwością jest baner już na stronie sklepu w dobrze widocznym miejscu, a także komunikat przy konkretnym produkcie. Istnieje szansa, że jeśli wiadomość o możliwości skorzystania z rat nie pojawi się na wcześniejszych etapach, jeszcze przed dodaniem produktów do koszyka, klient nawet nie rozpocznie procesu zakupowego, bo po prostu nie będzie miał na to środków. Kolejnym aspektem jest intuicyjny panel. To niezwykle istotny element. Najlepiej, jak przed nawiązaniem współpracy z operatorem sam lub sama przeklikasz się przez bramkę w innym sklepie. Zobaczysz wówczas, czy transakcja rzeczywiście przeszła tak szybko, jak obiecuje operator. W końcu najlepiej dać swoim klientom to, czego sami chcielibyśmy używać. Koniecznie upewnij się także, że jest on intuicyjny nie tylko na desktopie, ale również na mobile. Według naszego badania aż 34% użytkowników kupuje już za pomocą smartfona. Mówiąc o porzucaniu koszyka zakupowego, nie mogłabym pominąć kwestii bezpieczeństwa. Wybierz operatora, który posiada aktualny certyfikat PCI DSS i licencję KNF-u. To gwarancja najwyższych standardów, co przełoży się na zaufanie Twoich klientów. I last but not least, rzecz bardzo ważna, czyli integracja z platformą e-commerce, na której stoi Twój sklep. Zanim zaczniesz rozważać wdrożenie konkretnej bramki, sprawdź, z jakimi platformami współpracuje. Najczęściej informacje o dostępnych wtyczkach znajdziesz na stronie operatora. Z mojej strony to wszystko. A jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie płatności, odezwij się do nas. Wiesz już zatem, dlaczego lepiej jest powstrzymać się od pytania, dlaczego sklep nie sprzedaje, na rzecz pytania, dlaczego klienci nie kupują. Mam nadzieję, że koncepcja Lejka okazała się dla Ciebie inspirująca i w tym materiale znajdujesz jakieś punkty, które czujesz, że możesz usprawnić w swoim sklepie już teraz. Jeżeli chcesz znaleźć jeszcze więcej inspiracji dotyczącej e-commerce'u, zapraszam Cię do subskrybowania naszego kanału. Daj też znać w komentarzu na dole, czy któryś z tych sposobów, o których wspomniałem dzisiaj, czy któryś z tych obszarów był dla Ciebie szczególną inspiracją. Daj też znać, bo może już od jakiegoś czasu prowadzisz sklep internetowy i w Twojej praktyce znajdujesz jakieś aspekty, które nie zostały poruszone w tym materiale i uważasz, że warto podzielić się takimi spostrzeżeniami ze społecznością osób prowadzących sklepy internetowe. Także po więcej informacji zapraszam zarówno na nasz kanał na YouTubie, jak i na naszego bloga na cyberfolks.pl.